zdjęcie po zeskanowaniu muszę oczyścić, ponieważ to jest z formatu mniej więcej 10 na 7 cm wielkość oryginalna. Każde zadrapanie, każde zabrudzenie musi być usunięte. Wymaga to bardzo dużo pracy i cierpliwości. Z tego później robię powiększenia o formacie 1,5 metra na metr. Prawdopodobnie to jest ślub, gdzie część rodziny pochodzi z biskupizny. To zdjęcie z Sierakowa z 1903 roku. Tu widać charakterystyczne stroje z tamtego okresu, z tamtej epoki. Panienki mają wianki na głowach, mężatki mają czepki. Tutaj widać dudy, które były charakterystyczne dla Wielkopolski. Renowacją starych zdjęć, zbieraniem starych zdjęć zająłem się jakieś kilka lat temu. Zaczęło się od zbiorów rodzinnych. W tej chwili mam kilkaset zdjęć tutaj i z Konar, i z Sobiałkowa, z Miejskiej Górki i z okolic. I tak się zaczyna od tego wszystkiego. Tutaj jak się przyjrzymy dokładniej, możemy zobaczyć ciekawe ujęcie. W tym wszystkim ci ludzie, którzy w taki poważny sposób pozują, starają się, tak się należało wtedy zachować przy robieniu zdjęcia, nagle gdzieś tam z tyłu za węgła wygląda mały urwis, roześmiany. I to zdjęcie robi na mnie takie bardzo emocjonalne wrażenie, ponieważ patrzę na tego chłopca i zdaję sobie z tego sprawę, 1903, a w tej chwili mamy 2016. 113 lat temu taki dzieciak miał tą chwilę swojej radości, a w tej chwili nie wiadomo, jak się nazywa, nie wiadomo, co się z nim stało, jak przebiegło jego życie. Jest to ślub państwa przybylskich z Sierakowa. Zamieszałem w tym tyglu, w tym rowisku, tym kijem i coś się zaczęło dziać i w ten sposób mnie też ludzie zaczęli inaczej postrzegać i tak jak jeszcze kilka lat temu, mimo że przyjeżdżam tu od 91 roku, to kilka lat temu na drugim końcu wsi nie wiedzieli, kim ja jestem i kto to jest. W tej chwili to już się zmieniło, także jeżeli to nazwiemy, to na korzyść, powiedzmy. To zdjęcie pochodzi tutaj prawdopodobnie z Sobiałkowa. Było zrobione na terenie byłego pałacu i to jest zdjęcie ślubu powstańca wielkopolskiego. Na niektórych zdjęciach panny młode mają czarne stroje ślubne i biały welon. Wynika to z tego, że biedniejsze panny młode nie stać było na jeden jedyny wydatek na ten ślub, żeby sobie specjalnie uszyć strój, dlatego miały taki czarny, który następnie mógł być używany do kościoła na jakieś takie uroczystości. Był wielokrotnego użytku, nie był tylko na jedyny raz. Tutaj na zdjęciu mamy państwa Matysów, to jest pan Matys, mieszkaniec Sobiałkowa. Wyjechał po ślubie, kilka miesięcy po ślubie wyjechał do Francji, już nigdy więcej nie wrócił. No i pani Matyska została sama. Zmarła jakieś kilkanaście lat temu. W Sobiałkowie pojawia się ksiądz proboszcz Edmund Kasior i to też daje mi możliwość zidentyfikowania tego zdjęcia, że ono jest na pewno z Sobiałkowa. Już, bo tutaj w tym przypadku mamy i napis, i mamy proboszcza. Często mam zdjęcia, o których nic nie wiem, ale jest za to proboszcz. Walenty Błochowiak jest muzykantem, który jeździł po weselach. Jeżeli te osoby występują na zdjęciu, to mniej więcej orientuje się, że z proboszczem, że to jest na pewno Sobiałkowo. Przypadek Walentego Błochowiaka wskazuje na to, że gdzieś tu w okolicy był ten ślub. Dlaczego zdjęcia ślubne? Ja myślałem o kilku tematach. Przede wszystkim chciałem mieć ludzi przy pracy, ludzi wypoczywających, ale wtedy się robiło rzadko zdjęcia. Fotografia była droga. Najczęściej przyjeżdżał tutaj z tych zdjęć, które
posiadam, to widzę, że najczęściej przejeżdżał pan Guzikowski z Rawicza. On przyjeżdżał rowerem z tym swoim aparatem fotograficznym. Robiło się jedno, dwa zdjęcia. Wesele, ślub to była wyjątkowa uroczystość, gdzie się schodziła cała rodzina. Przyjaciele, znajomi, zapraszało się wiele osób. I na jednym zdjęciu mam taki przekrój tej, no może nie przekrój, bo to było zbyt mocno powiedziane, ale mam wiele osób, które pokazują, jak wyglądała ta wieś, jak się ludzie ubierali, jak wyglądali. Ci ludzie są spokrewnieni tutaj w Sobiałkowie. I taki przykład, tutaj widzimy panią Matyskę, którą pokazywałem tam na tym wcześniejszym zdjęciu. Panny młode się starały przygotować do ślubu, zresztą dzisiaj też starają się, także wydaje się mnóstwo pieniędzy na ten jeden, jedyny raz. Wtedy było podobnie. Zrobiło na mnie dość duże wrażenie. Otrzymałem od kogoś małe zdjęcia do zeskanowania, tutaj widzimy akurat. Po zeskanowaniu tego zdjęcia starałem się coś na ten temat dowiedzieć, jakiejś historii, coś na temat tych ludzi, którzy tu występują, którzy są na tym zdjęciu. Ja z tych osób sam zidentyfikowałem tylko proboszcza Edmunda Kasiora i Walentego Błochowiaka, który jest tutaj wyjątkowo jako gość, a nie jako grajek. Staram się chodzić do starszych osób, które coś mogą na ten temat powiedzieć i spotkałem się z panią Nowakowską, Marią Nowakowską, piekarką z Sobiałkowa. Pokazuję jej różne zdjęcia na monitorze. Ona tak chwilę milczy i pytam się, zna pani kogoś, jakieś osoby z tego zdjęcia? Ona mówi tak. A ja pytam się, a kogo? A on mówi, proszę pana, to jestem ja. A to moja siostra Stefcia, a to moja kuzynka, to mój brat. I tak po kolei dowiedziałem się dużo na ten temat tego zdjęcia. Jest to ślub państwa Sobieraj, lata chyba 36. I tutaj macie państwo właśnie zdjęcie, które bardzo emocjonalnie zadziałało. Ta pani niedawno umarła, jakieś 2 tygodnie temu. To jeszcze była ta ostatnia szansa, kiedy udało mi się z nią porozmawiać i sfilmować. Także to jest dla mnie w tej chwili bardzo emocjonalne zdjęcie. Na tych zdjęciach najczęściej widać właśnie takie elementy, które wykorzystywali kilkadziesiąt lat temu fotografowie, więc jest taki schemat. Orkiestra na pierwszym planie, leżą ci panowie i pozują. Para młodych po środku, z jednej strony rodzice pana młodego, z drugiej strony panny młodej, a z tyłu stoi najczęściej drużba i nalewa do kieliszka. No i kucharki, które gdzieś tam prezentują kiełbasę na talerzu. I ci ludzie są ustawieni według takiego schematu. Zawsze się interesowałem fotografią. Próbuję, oprócz tego, co tutaj robię, też robię różne inne zdjęcia. To jest moje hobby, pasja i zawód. A tutaj to są takie właśnie sentymenty. Może jestem zbyt wrażliwy, zbyt sentymentalny i próba zatrzymania czegoś, próba poznania z historii tej wioski, tych okolic. Tak jak już mówiłem państwu, zaczęło się od Sobiałkowa, od zdjęć rodzinnych i zatacza powoli, powoli coraz większe kręgi.